Jesteśmy na Prime MMA 2, obok mnie jest Colim. Wygrałeś, gratuluję. Wygrałem. Jak się rozwaliłem czujesz? Go, zajebiście. Troszkę mam problem, bo za mały ten mam ochraniacz na to na, dość duży problem. Dość duży problem, jest, bo mam za małe, te majty mi strasznie ciśnie. Ale ogólnie się cieszę, rozwaliłem go jak dziwkę. Jestem z tego dumny. Widzieliśmy. Miałem 2 tygodnie do tej walki, podjąłem się. Jeszcze wczoraj, wiesz, kazał mi zbijać 6 kilo. Zrobiłem to, zszedłem praktycznie do jego wagi. Cieszę się z tego tytułu. Jestem. Zaraz gram 2 koncerty. To w sumie jak już masz po walce, to możesz ściągnąć majtki. Nie będę tego ściągał. A powiedz mi, oczekujesz, że będzie rewanż? Myślisz, że będzie... Nie. Nie dam mu rewanżu. Słuchaj, on ma tak rozwaloną pysk, ma zniszczony, że teraz do szpitala, a potem do psychiatryka. Niech znika z internetu. Powiedziałem, za każdym razem, skończył się nasz pojedynek sportowy, za każdym razem, jak będę go widział, będzie dostawał liścia ode mnie w twarz. A powiedz mi, jak podchodziłeś do tego, że dowiedziałeś się 2 tygodnie o walce? Słuchaj, no, wiesz, jak to wyglądało tak naprawdę? Miałem jeden plan, drugi serial, o 19 jechałem do Mielna, wracałem z koncertu o 6, robiłem trening, szedłem na plan, było bardzo pracowicie, ale wiesz, pokazałem, że dobre geny, prawdziwy polski chłopak i można wszystko. No, to pozdrawiam wszystkich na pewno polskich chłopaków, między innymi jeszcze planujesz dalsze walki? Tak, kamerzysta jest kolejny. Słyszałem tu od włodarzy, że to jest bardzo dobra propozycja, ja w to bardzo chętnie wchodzę, tym bardziej, że ten człowiek też odwalał jakieś rzeczy w internecie, a ja chciałbym takie zachowania eliminować. Taką sobie misję wziąłem na te freak fighty. Masz bardzo ambitne plany oraz bardzo szlachetne, skąd one się wzięły? Wiesz co, no jestem zawzięty, jestem upartą zdzirą bardzo i jak się na coś biorę, to na 100%. Nie wyobrażam sobie inaczej. A powiedz mi, jeżeli kamerzysta się nie zgodzi, będziesz dalej cisnął, żeby... No to wezmę Wrzoska. Nie, no żartuję, no wezmę kogoś, wiesz, w mojej wadze i będę trenował, no mam super trenerów tutaj, chłopaków i będę dawał się wszystko. No możemy zaprosić może trenera do siebie? Urban, chodźcie z Kubą. Tu jest mój sztab. Zapraszamy panów. Mamy pytanie, jak pan ocenia walkę tutaj? A jak można ocenić? Powiem po raz kolejny, jestem mega dumny, cały plan wykonany, praca Konrada świetna, on jest naprawdę mega pracowitym człowiekiem. Jestem dumny i to jest mój wychowanek, będzie moim wychowankiem, takiego mieć to naprawdę szczęście i myślę, że zaczęliśmy piękną przygodę i na jednym rywalu takim się nie skończy, na pewno. Bardzo szanuję właśnie podejście, o którym rozmawialiśmy, jest to niesamowite, więc trafił się świetny zawodnik, ale powiedz mi jeszcze, poza tym, że 2 tygodnie się dowiedziałeś, jakby 2 tygodnie przed się dowiedziałeś o całej zajściu, tak? To jaki był w ogóle plan, jaka była twoja pierwsza reakcja? No, co o tym stwierdziłeś? Od razu zadzwoniłem do osoby, którą tutaj znam, czyli do trenera Łukasza Urbańskiego, bo wiedziałem, że jest najlepszy. Tutaj Jakub Smoliński, też asystent i mój drugi trener. Wiedziałem, że muszę się z nim skonsultować. Oni od razu powiedzieli, że tak, że bierzemy to, wchodzimy na pełnej. Byłem skupiony tylko na kapeli, ćwiczyliśmy i parter, i boks, i wyjścia, i kondycyjnie, i siłowo. W 2 tygodnie zrobiłem zestaw małego fightera, bo nawet zbijanie wagi, nawet powiem ci więcej, miałem być skupiony na kapeli. Widziałem, jak chodziłaś, masz większy tyłek, bardzo atrakcyjnie wyglądasz. Nie mogłem się nawet na twoje kształty patrzeć, bo byłem sfokusowany, żeby upierdolić kapelę. No to bardzo miło, to bardzo dobre podejście jednakże. On mi to kazał. A kapela, z tego co wiem, sporo więcej trenował, nie? Od ciebie. Jeżeli trenuję chodzi... nawet 30 lat i tak to tej dziwce nic nie da. Ale nie byłeś jakiś przejęty kompletnie? W ogóle nie. Podjąłem się 2 koncertów. Stara, ja zaraz lecę grać. Zaraz będzie, wyglądasz idealnie, gdy tańczysz tylko dla mnie, jadę na pełnej piździe i lecimy grać. W takim razie mogę tylko pogratulować zarówno ekipie, jak i tobie, tak? No dziękuję. To co, mam nadzieję do zobaczenia jeszcze, panowie. Pozdrawiam.